jedna jednia letnisko wydaje na przykład mi dowód osobisty, bez żadnego problemu. Pytam się, przecież sama tych dowodów też nie produkuje. Pytam się, dlaczego nie może mi wydawać na przykład dowodu rejestracyjnego. Czy ja po dowód rejestracyjny muszę jechać do starostwa? Szanowni Państwo, byłem kiedyś w Holandii po odbiór jakiejś maszyny dla firmy. Spotkałem tam Polaka, który wyjechał 5 lat temu i pytam go o to, jak funkcjonują tam urzędy. A on mówi, przez 5 lat nie byłem w żadnym. Jak to nie byłeś w żadnym? No nie miałem takiej potrzeby. Wszystko po przyjeździe załatwiałem przez internet. Jest XXI wiek. A ja mówię, a jak rejestrowałeś samochód? On mówi, słuchaj, w Holandii samochód rejestruje się na poczcie. I trwa to 5 minut. Proszę Państwa, dlaczego w Polsce mamy z tym odwieczny problem? Musimy to zmienić. Gminy będą bliżej nas. Gminy będą bliżej obywateli. W związku z powyższym będzie nam łatwiej cokolwiek załatwić. A rangę Radomia podniesiemy w sposób znaczny, znaczący jako miasta, jako ziemi radomskiej wtedy, kiedy utworzymy województwo radomskie z siedzibą oczywiście w Radomiu. Nie byłoby też problemów, myślę, z takimi rzeczami, jak zwrot kosztów utworzenia granicy na naszym lotnisku, gdyby było województwo radomskie, gdyby wojewoda był w Radomiu, gdyby wojewoda był zainteresowany jeszcze bardziej tym, co się dzieje. Wojewoda mazowiecki, no dochodzi teraz, czy to było potrzebne, czy niepotrzebne. On ma obowiązek za to zapłacić. I nie ma co dyskutować. Gdyby województwo było w Radomiu, pewnie ci panowie z lotniska i wojewoda spotkaliby się w 3 minuty, by go ustalili. W związku z tym, z tego miejsca chciałbym apelować do Państwa, jako do dziennikarzy. Chciałbym apelować do wszystkich ludzi mieszkających w Radomiu i okolicach o poparcie tego mojego pomysłu. Do wszystkich ludzi kultury, sportu, samorządowców. Do wszystkich posłów, którzy w następnej kadencji wejdą do parlamentu. Do tego, żeby złożyć ten projekt, potrzeba mi 15 posłów, 15 podpisów minimum. 9 mamy w Radomiu. Myślę, że w takich sprawach nie będzie żadnej dyscypliny partyjnej. Pozostałych, myślę, bez problemu pozyskamy, bo są to naprawdę sensowne rzeczy. Myślę, że w Nowoczesnej znajdzie się wielu moich kolegów, jeśli Nowoczesna wejdzie do Sejmu, a jestem o tym przekonany, również poprą ten projekt wyłączenia Warszawy z Mazowsza. Wszystkich chętnych, którzy popierają ten mój pomysł, zapraszam do mnie, do kontaktu. Będziemy o tym rozmawiali, będziemy tworzyli dalej wszystkie potrzebne rzeczy, żeby jak najszybciej to zrealizować, bo tutaj czas ma ogromne znaczenie. Dzisiaj te pieniądze, które są przeznaczone z Unii do 2020 roku, mogą być powtórnie rozdysponowane. Powtórnie, bo Polska sobie w Brukseli zagwarantowała takie zmiany terytorialne i zmiany podziałów w dystrybucji tych środków, więc to nie jest prawdą, że tego już się nie da zmienić. To się na pewno da zmienić. Przy tej okazji chciałem Państwa wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na moją kolejną konferencję prasową, która odbędzie się już w siedzibie naszego sztabu we wtorek o godzinie, której to Państwa poinformujemy mailowo. Natomiast szczególnie chcę Państwa zaprosić na tą konferencję, bo tam przekażę takie informacje, które no pewnie Państwa zadziwią i takie informacje, których jeszcze nigdy w dotychczasowych wyborach nikt nie przekazywał. Mówi Pan, że chce zlikwidować powiaty, a w powiatach jest PSL bardzo mocny. Czy nie spodziewa się Pan jakiegoś ściany oporu? Faktycznie w PSL w powiatach jest bardzo mocny, dlatego też nie spodziewam się tego, żeby PSL był zachwycony tym pomysłem. Myślę tylko, że jeśli w następnym Sejmie będą posłowie z PSL-u, to oni tutaj staną ponad podziałami i zagłosują, podniosą rękę na pewno za tym pomysłem, bo to jest rzecz, która jest strategicznie ważna dla Radomia. Ten Radom wtedy zacznie się zupełnie inaczej rozwijać. Stąd też wydaje mi się, że na posłów z PSL-u, znam niektórych, są to naprawdę mądrzy ludzie, w związku z powyższym wiem, że na nich też na pewno będę mógł liczyć.